Siema ludzie! Właśnie jestem gdzieś w Polsce, znów. Moja podróż po fejm MMA jakoś długo trwa. Nie mogę do tej Warszawy dotrzeć. Słuchajcie, pokażę wam fajną miejscówę znów. Znaczy dla mnie fajną, nie? Bo ja zawsze lubię takie akcje. Ty, no kurwa, powiem wam, nie wiem gdzie jestem, co to jest, ale fajnie wygląda, zaraz się dowiemy co to jest. Dobra, trzy, dwa, jeden, bum! Widzieliście kiedyś prawdziwy wiatrak? Bo ja powiem wam, widziałem tylko takie teraz białe, olbrzymie takie, nowoczesne, ale nie widziałem. A to moja fura stoi. Bo pytacie, jaką furą jeżdżę. Po raz kolejny pokażę tam. Bad Boy Sovus. Dobra. Jeszcze klapnijmy jak prawdziwy dziadek, jak to Adrianna Polaczyna powiedziała, że jestem dziadkiem, więc sobie klapnę. I teraz wam pokażę. Dobra, idziemy zobaczyć, co to jest. Będę czytał i wam od razu pokażę. Wiatrak Koziołek jest to najsłynniejszy wiatrak na ziemiach polskich. Wiatrak wieżowy. Czekajcie, to jest ten. Wiatrak... To jest ten, tak. A tu są jeszcze takie. Kurde, ta Polska jest naprawdę fajna, nie? Bym się jarał w chuj, jakby ktoś, jakaś mądra firma dała mi, żebym sobie tak zwiedzał, jeździł. Ja się z tego żył, to by było zajebiście. Ty, no nie mówcie, że to... Ruszymy? Ja nie ruszę, kurwa, za cienki jestem. Kamera? Nic nie robię. Nic nie robię. Chciałem ruszyć wiatrak, ale nic nie robię. Pochodzi 1793 rok, ale jazda. To kamienie wejdzie. Ja wiem, że ludzie się przy takich rzeczach zatrzymują. Wyjebane mają, lecą za kasą. Zobaczcie, fajne miejsca, tu nikogo nie ma. Tylko ozdoba, jak zawsze. Z kratką na brzuchu. Będę się palił dalej. Dwa tygodnie bez treningu. Ale coś tam jest. Smolik zabytkowy. Dzień dobry. Pan sobie zobaczy chill. To już wiemy. Pochodzi z 1766. Najstarsze wiatraki w Polsce. Patrzeć sobie to tak, że o, zatrzymamy, czekajcie, zatrzymamy. Jak będziecie chcieli, to sobie przeczytacie. Zatrzymacie chwilę i przeczytacie. Żeby ktoś mi samochodu nie pierdolno w międzyczasie, kluczyki zostawię. W ogóle fajne rzeczy są. Tylko że kluczyki zostawiam. Chuj, będę gonił typa najwyżej. Zerkam. Pan zaraz wymieni kusiarkę na mój samochód. Nie, no żartuję.
są różne rodzaje jakichś drzew. Ja sobie swoje drzewo posadziłem. Drzewko szczęścia. Nie, słuchajcie, muszę tam podejść. Chcę pobiegnę. Stare kości, ale biegać umiem. Umiem. Wiecie, co się bardziej martwię? Bo w samochodzie są moje szczurasy. Jakby ktoś kogoś poniosło, to by się wkurwił, dogoniłbym go. Ty, no zobaczcie. Ej, one są jakieś te. Chyba to nie wolno wchodzić. Chyba nie wolno wchodzić. A, też myślałem, że to jest metalowe, a to jest plastik. Opa. Żubr. Słuchajcie, ostatnio się dowiedziałem, że... Wow, jak tam jest fajnie. Nie, kurde, słuchajcie. To jest jakiś stawik. Ja to zawsze muszę jakieś fajne miejsce znaleźć. O, grzyby, zwierzaki. To dal się robi? A, ile skoczy, tak? Nie. Ty, tu jest pokazane, ile skoczy ten. Każde zwierzę? Ole, wam zaraz banie zryje. Słuchajcie, coś znalazłem. Coś chyba, co mam głowy zryje. Dobra, jesteście gotowi? Nie wiem, czy mi telefon już nie padł, ale zobaczcie. Co się kręci? Tak, zobaczcie, dobra. 3, 4. Zryta bania, co? Kurwa, wyobrazić sobie zapalić i tak siedzieć na to patrzeć? Ja bym się pożygał, nie? Dobra, wracam do auta, nie pokażę wam to dalej. Fajne miejsce, widzieliście gdzie, jakby ktoś chciał zobaczyć. To jeszcze tam jest. Cosik. Jakaś pani leży. Idę do pani, bo pani leży. Może mi zaraz film nie padnie. Jakiś mnich. A tu kto leży? Pani leży. Przytula się do pani. Cześć, maleńka. I kończymy tak filmik. Ta cyca złapie. Dobra, jo.